Na początek wystarczą dobre chęci. Potem czas na szkolenie teoretyczne. Następnie po uzyskaniu zaliczenia przychodzi pora na zaszeregowanie, umundurowanie i testy w warunkach bojowych. W przypadku tego programu nie ma znaczenia płeć. W armii z powodzeniem odnajdują się zarówno panie, jak i panowie. Legia Akademicka to pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej z zakresu szkolenia wojskowego skierowany do studentów. Od tego roku realizowany również na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nabór wniosków trwa do 8 marca. Program realizowany jest na uczelniach, część teoretyczna jest realizowana na uczelni, natomiast ta część praktyczna realizowana jest w naszych centrach wojskowych lub też w jednostkach wojskowych. Część teoretyczna 30 godzin i zakończy się do połowy maja. Następnie mamy okres dla wykonania czynności administracyjnych, żeby powołać studentów do odbycia ćwiczeń wojskowych, tych praktycznych. I one zaczną się pierwszy turnus 1 lipca i drugi turnus 18 sierpnia. Całe szkolenie organizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Do programu Legia Akademicka może przystąpić student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów. Warunkiem jest jednak posiadanie polskiego obywatelstwa. Co ważne, udział w szkoleniu praktycznym wiąże się również z gratyfikacją finansową. W czasie odbywania ćwiczeń praktycznych, które trwają około 6 tygodni, za każdy dzień uczestnik tego szkolenia otrzymuje około 100 zł. Szkolenie w Legii Akademickiej to także pierwszy krok otwierający możliwość kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej czy jednostkach obrony terytorialnej. Po przejściu tego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego będzie można wstępować do Wojsk Obrony Terytorialnej lub też ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, bo przypadki osób, które powołują się, chcą być żołnierzami, a odbyli przeszkolenie Legii Akademickiej w ubiegłym roku, już są. Dodajmy, że program szkoleniowy Legii Akademickiej istnieje od 2017 roku. Na Uniwersytecie Zielonogórskim, który w tym roku przystąpił do programu, zajęcia teoretyczne realizowane będą na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie.